Cześć wam wszystkim z tej strony, Pana Śniegu, kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby wam pokazać kolejne dziwne konto. Tym razem jest to trochę inne dziwne konto. Zawsze wam pokazywałem, moi drodzy, albo konto, które było jakieś dziwne, bo na przykład miało dużo winów 3v3, a nie miało pucharków, albo jakieś inne takie rzeczy, albo miało strasznie dużo pucharków na jednej postaci. A teraz całkowicie chodzi o coś innego. Zaraz zobaczycie, moi drodzy, jakie to jest konto, ale powiem wam, że no jest mocny ten ziomek, jeszcze ma dużą przewagę nad chłopem, który jest zaraz za nim, więc no jest to dosyć mocny wariacik. Nie wiem, jakim cudem on to wbijał, tak szczerze. Może jest jakiś po prostu przepotężny w BS-a. No dziwna sytuacja, zaraz zobaczycie. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, gdzie pokazuję wam jakieś dziwne konto, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał, lecimy po 400 tysięcy subskrypcji, więc zostawcie suba, moi drodzy. No i ja już wam tutaj pokazuję, o co chodzi, ale jeszcze zanim zaczniemy, możemy sobie potwierać, moi drodzy, tutaj nagrody z karnetu. Co prawda, jak wy widzicie, moi drodzy, ten odcinek to już dawno, dawno jest nowy karnet, ale ja muszę ponagrywać po prostu odcinki do przodu, gdyż jadę na wakacje, dlatego tak to się dzieje. Dobra, na razie nic ciekawego nie leci, zobaczymy, co nam wyleci dalej, moi drodzy. Myślę, że za bardzo tutaj ciekawych dropów nie będę miał, ale jakby się trafił jakiś mityczny albo legendarny, to by było dosyć spoko. Na razie bardzo rzadkie, więc póki co gigalipa. Jest, moi drodzy, mityczny, jest pierwszy mityczny, bardzo fajnie, zobaczymy, co nam dropnie. 500 monet, no to tak średnio akurat, to tak średnio. Jest epic, czyli coraz lepiej nam się tutaj już rozkręcają te star dropiki. Dobra, jest kolejny epic, moi drodzy, no powiem wam, że dosyć spoko, bo 2-3 punktów. Następnie, moi drodzy, mamy, uwaga, rzadki tylko i wyłącznie, no dobra. I ostatni w tym karnecie będziemy mieli, moi drodzy, rzadkiego. No to niestety z niego nic ciekawego nie wyleci. Dobra, przejdźmy sobie, moi drodzy, do rankedów. Jak wiecie, ja mam mastera. Mastera wbijałem już chyba 4 razy, czy tam 3, już nawet nie pamiętam, ile razy wbiłem mastera, tak szczerze. Ale nie o tym, moi drodzy. Jak sobie wejdziemy lokalnie, to teraz nastąpiła mała zmiana, gdyż pokazuje nam ilość punktów, które mamy wbitą w aktualnym sezonie Mastery, moi drodzy. Znaczy Mastery, rankedów, co ja gadam w ogóle. Więc na rankedach, jak wiecie, Master jest od momentu, jak dobijecie 9000 punktów. Potem możecie grać dalej, no i po prostu wbijacie te punkty, ale no już nie ma kolejnych rank. Możliwe, moi drodzy, że jak dobijecie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę, to postaram się wbić 10000 punktów właśnie na rankedach. Master jest od 9000, to postaram się wbić 10000. Akurat będzie to fajnie wyglądało w profilu, bo się teraz to wyświetla w profilu, więc jeżeli chcielibyście, no to strzelajcie łapeczki w górę. No jak widzicie, ja mam 9044, no bo zawsze jak dobijam właśnie tego mastera, to już potem po prostu nie gram. Więc tak to się prezentuje, ale mamy ludzi, co tutaj wbijają wyżej, jak widzicie. No i aktualnie top 1 Polski ma, moi drodzy, tych punktów, zaraz zobaczymy, ma dokładnie 18000, więc dosyć sporo, bo ziomek, który jest drugi, czyli Skibidi Igor, ma 15700, a trzeci ma 12000, więc jak widzimy, te różnice są dosyć duże. Ale, moi drodzy, jak wejdziemy sobie globalnie, to tu jest dopiero młyn. Chłop, który jest pierwszy na świecie, ma 31162 punkty na rankedach. To jest po prostu ogromna ilość. Drugi ziomek ma 26000, to jest aż 5000 różnicy. I trzeci ziomek ma 22000, a czwarty ma 20 koła. Są 4 osoby na świecie, co mają 20 koła, moi drodzy. No i ten pierwszy jest strasznie powalony, ponieważ jak sobie wejdziemy na jego profil, to zobaczcie, ma, aha, dobra, teraz już ma więcej pucharków, ale jeszcze wczoraj miał mniej pucharków niż punktów w rankedach, więc no jest potężny. Na przykład winów 3v3 ma też mniej. No chłop jest naprawdę jakiś nienormalny. Ja nie wiem, jakim cudem on to wbił, tak szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, tak się prezentuje jego profil. Sandy 1500, Jackie 1350, Spike 1300, Koletka 1250, Rico praktycznie 305 odrobiona, Melody, Poco, jak widzicie, tak się to prezentuje. No a resztę postaci ma nisko, bo pewnie jeszcze nie ma leveli. No właśnie, nie ma leveli, więc na razie ich nie wbija. No ale mocny ziomal, nie wiem, jakim cudem chłop wbił 31000 punktów na rankedach. Nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy. Ma jeszcze klub, który się nazywał Needmaster. No i tutaj po prostu niby kieruje ludzi na mastera, oczywiście za jakieś tam pieniądze, bo pisze, że nie za darmo. Więc no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jakim cudem on to wbił. 31000 to jest ogromna liczba. No 10000 czy tam 15000 to już jest dosyć spoko. No 10000 to jeszcze ujdzie, bo i tak jest od 9000, moi drodzy, generalnie master, więc 10000 to jeszcze okej. No ale już takie 15000, no zobaczcie, ile ludzi ma 15000. 17 ludzi tylko na całym świecie, a chłop ma aż 31000. No ogromna liczba, moi drodzy.
Więc dajcie znać w komentarzach, czy wbijać w kolejnym sezonie, albo w jeszcze następnym, moi drodzy, 10 tysięcy winów, bo jak widzicie tutaj nam się to pokazuje. Najwyższe miałem 9166. Kiedy ja miałem 9166? Nie wiem, nie mam pojęcia generalnie, ale spoko. No to może sobie wbijemy właśnie kiedyś, moi drodzy, te 10 tysięcy, jeżeli chcielibyście, piszcie w komentarzach. No i co jeszcze sobie tutaj mogę wam pokazać ciekawego? W ogóle kiedy się kończy? Koniec sezonu jest za godzinę 40. Dobra, to dobrze, że nagrałem ten odcinek. Nawet nie wiedziałem, że się zaraz kończy sezon. I zagramy sobie może jakąś giereczkę. Chciałem grać 5v5, ale moi drodzy, ciężko jest, bo strasznych bambików mi losuje, ale wezmę sobie pana P. Pana P mam na 900, on jest bardzo fajny. Następny atak, dobra, weźmy sobie to i zagrajmy sobie 5 versus 5. Zobaczymy, może 5 versus 5 z randomami na panem P wygram. Generalnie nie jest zbyt łatwo, bo no te randomy są strasznie akustyczne, a wystarczy mieć jakiegoś Miko Angelo oraz, moi drodzy, pana P i potem reszta postaci jest w sumie randomowo, bo tamte trzy kierują cały skład. No nie mamy Miko, tamci też nie mają Miko. Okej, okay, ale czy mamy coś jeszcze OP? Nie mamy nic OP, dobra. Jestem najmocniejszą postacią w naszym składzie. Oni mają, no, Franka. No i w sumie tyle generalnie, dobra, nie wiem jakim cudem porobiłem Piper na hita, ale pewnie tamta Piperka nasza trafiła ją. Później mi się udało dobić. No na razie nie ma co zużywać gadżetów, bo te gadżety, moi drodzy, się przydają tylko i wyłącznie pod koniec, jak my mamy właśnie te upgrade'y wszystkie. Dobra, fajnie, porobiłem kolejnego wariata. Ja kiedyś miałem pana P na 30 ranku, jak on wychodził, więc dosyć lubię tą postać. I myślę, że mógłbym sobie ją odrobić tutaj na spokojnie. Nie no, naprawdę, jakim cudem Lili padła? Wystarczyło użyć gadżet. No widzicie, te randomy czasami są tak odklejone. Ja nie wiem, jakie mam cokolwiek ugrywać, jak oni właśnie tak grają, moi drodzy. Ciężko jest jakkolwiek tutaj zagrać ciekawie, skoro właśnie mamy takich wariatów, którzy no nie potrafią nic robić. No nie ma co się oszukiwać, że oni są tragiczni. Dobra, trafię tego? Nie trafiłem go naprawdę, ale unlucky, widzowie, ja myślałem, że już go tam porobię. Ale jestem sam na trzech, zobaczymy, może się uda coś zdziałać. Okej, okay, spróbujmy, moi drodzy, sobie tam postrzelać. Na przykład tego Franka ja bym chciał znokautować. Dobra, super, Frank znokautowany. Teraz jakbym sobie mógł znokautować tego wariacika. Dobra, no myślę, że ten, moi drodzy, kot... Aha, dobra, myślałem, że ten kot będzie skakał na mnie i wtedy El Primo mnie porobi. Ale jednak nie, ja myślę, że sobie teraz mogę wygrać. Dobra, bardzo ładnie, no wykarowałem, tak jak mówię, pan P jest bardzo mocny tutaj, więc postaramy się, moi drodzy, wykarować jeszcze jedną rundę i może sobie odrobię pana P na 1000 pucharków w najbliższym czasie, fajnie by było przynajmniej. No ale póki co, to jeszcze musimy się skupić nad wygraniem tą grą, a nie jest tak łatwo, moi drodzy, z tymi randomami, bo jak widzicie, no są dosyć odklejeni, ale przynajmniej dobrze, że mam tego pana P, więc myślę, że sobie poradzimy. Dobra, czy jak ja w ogóle rzucę tego wariacika tutaj i potem mi się zupgrade'uje to wszystko, to czy oni się automatycznie upgrade'ują, czy ja muszę kolejnego ulta postawić, bo to jest dosyć ciekawe, a szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem. Jeden ziomal już tam padł, więc spoko. Tutaj ci porterzy to oni mają na razie za mało HP, więc mi nie pomogą za bardzo. Dobra, spróbujmy sobie gdzieś tam postrzelać. Okej, okay. O kurde, ten Franki jakby tutaj mi walnął, to by była lipa. Ale na szczęście mnie nie trafił. Dobra, te porterzy mają już więcej życia. Dobra, spoko, czyli oni automatycznie się upgrade'ują. No to bardzo dobry jest pan P tutaj. To jest naprawdę gigamocny pan P moim zdaniem w takim razie. Naprawdę potężny jest. Dobra, Franka akurat jest łatwo porobić, bo on się zatrzymuje w miejscu przy strzelaniu. Więc jest łatwo go, moi drodzy, trafić w momencie, jak się zatrzymuje. Więc Frank tutaj może nie jest najlepszym wyborem. Chyba że jakiegoś dobrego team kompa sklejcie. Dobra, oj, tutaj może być ciężko. Chociaż, moi drodzy, dobra, fajnie. No i myślę, że możemy sobie rzucić tego portera tutaj. Dobra, okej, okay, porobił, ale no myślę, że sobie powinienem dać radę. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, bardzo ładnie. Mamy to, moi drodzy. Wygraliśmy po raz kolejny. Powiem wam, że mocno wykarowaliśmy. 6-0 statystyki. No mówię, pan P na 5 versus 5 jest bardzo dobry, więc polecam im grać. Łapki w górę tutaj od nich dostałem, więc spoko, bonus gwiazdy gry, fajnie. 910 na moim koncie, znaczy na moim koncie, na moim panu P. Może go odrobię w sumie na tego tysiaczka, myślę, że to nie będzie zbyt trudne. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak się działo, w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!